O nie! Mrówki Reziego, Rezigiusza, wydostały się na wolność. Pomóż mu je wszystkie zebrać. A może to nie są mrówki Rezigiusza? Może... kurwa. Mój Boże! W tym ośrodku właśnie ktoś skrzyżował mrówkę z osą. To jest kurwa niesamowite, moi drodzy państwo. Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Mastersu 15. A my gramy sobie w Wachlast, Outlast 1, tak, zgadza się. Kontynuujemy tą chorą jazdę. Ja jestem. To nieźle cię porobili. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Kameruj to. Majes, kameruj to. Dobrze. Mamy to. Mamy to, Majes. Mamy materiał. Kurwa, to będzie po prostu... Czekaj, poszedł tam. Trzeba kurwa szybko działać, nie? O proszę. Chyba było ten. Ty, wow, naprawdę szybko mi poszło. Nie, ale wracając to... Ja rozumiem, że tutaj to przepchać. A, znaczy... Chyba nie muszę, ale, ale mogę, to może mi się później przydać. Dobra, bro momento. Czekaj, ja muszę się dowiedzieć, co ja mam kurwa w tej grze zrobić w ogóle. Objective. Dostań, no tak, nie muszę trzymać. Dostań się na parter, okej. Czekajcie. Potrzebny klucz, dobra. Potrzebujemy klucza, właśnie musiałem tak... W ogóle załapać, co tu trzeba zrobić, nie? Świetne. Dobra. Spierdalaj, nie krzycz! Ktoś widzi tego pojeba? Tu coś odpierdala. Dobra. Istnieją dwie możliwości, na farcie albo bez fartu. My robimy rzeczy na farcie, ludzie. Profesjonalnie, kurwa. Spierdalaj! Co on się tak wydarł? Chłopcy, halo! Po prostu idę, voice acting głównego bohatera, choć nie mówię ani słowa. Cudownie. Też bym tak chyba... O kurwa! O mój! No ta gra jest loka po prostu, ta gra jest kurwa loka. Pytanie. Dzień dobry. Ty patrz, jest klucz, jak myśmy... Ja mówię... Ale chujnia z grzybnią, a tu patrz jak dobrze idzie. Siemano! Chuju złoty, spierdala. Mnie wystraszył trochę, nie powiem, że nie. Ty sobie w chuja lecisz. Że tu nie ma stąd wyjścia. To zmienia postać rzeczy. Troszeczkę.
błagam, niech on wejdzie tam, my wtedy tam, nie? Ja już mam tutaj taktykę we łbie, mam taktykę, kurwa, nie iść tu, błagam cię. Dobra, strzaił się, ale mamy parę cennych sekund. To było teraz tędy. Patrz, jak ja to zrobiłem, ale jestem z siebie dumny. Ludzie to robili po 30-40 minut w tej grze. A kurwa, szybka akcja, patrz co się dzieje. Speedrun, no speedrun, ludzie, to był speedrun po prostu. Widzę, że pan Trigger się nie poddaje. Halo! How's about that, you twat? O nie. Broń nam upadła. Tak, to trzeba by uwierzyć. Moi drodzy państwo, jak sprawić, by Trigger obciekał swoimi własnymi sokami, ścisnąć delikwenta. To był zajebisty żart, Miles! Dobra. Jakiś hatchet? Jest hatchet, dobra. Dobrze. Ale ten Miles to w ogóle, wiecie, to taki chłopak usportowiony, że tak powiem, naprawdę. Człowiek, który jest za pan brat ze sportem, po prostu. Bo wiecie, on tu, wie, no dobra, sprint, no to się szybko męczy trochę. Ale wiecie, hopsa robi, eleganckie, do wentylacji jak niczym... Gordon Freeman, przepraszam, ja to monster niestety. Odbija człowiekowi. O Jezu, a co na górze? O Boże, przepraszam. To zamknij te drzwi. Bardzo. Nie, ale mówię, gdyby istniał taki Mount Massive w realu, w sensie tylko, że bez pacjentów, nie, że wszystko by się tam dobrze skończyło, zostałby po prostu opuszczony, to ludziska, po prostu, ja bym takie ASG tam robił z chłopakami, nie? Nawet kurwa, nie ASG, my byśmy tam własną filię założyli. Własne community w czymś takim. Patrz, jakie to jest gigantyczne, nie? Dobra, nie tędy. Dzień dobry, tutaj. Dzień dobry, jestem z Kobry. Może właśnie, jakaś bateria, coś ten, nie wiem, nic. Okej, trudno się mówi i płynie się dalej. Father Martin! No raczej. Świecki psychopata podniesie tak jak może tych dwóch nagich bliźniaków byś... Jak? Potruchtał? Podekscytowany strasznie. No tu widzę, że zajęte jest. No zajęte, zadeskowane, zamurowane, whatever. Taka świetlica, nie? Tak, nie wiem, nawet może jakaś aula, coś w tym stylu, wiecie. Miejsce spotkań, coś takiego, na personelu. Ale po prostu te specopsy, które by tu siedziały, po prostu, jak ja bym, wiecie, coś takiego odkrył w prawdziwym życiu, to by po prostu niesamowite. No proszę, widzę, że tutaj się... Ręka, noga, mózg na ścianie, tylko że tym razie w zlewie. To podpalone, nie wystarczyło, że odcięte, nie? Musiał ktoś jeszcze, kurwa, podpalić. Ciekawe, jak pachnie płonące mięso ludzkie. Znaczy, zakładam, że tak samo jak nieludzkie, no. Ludzkie! Nieludzkie, kurwa! Dobra, przepraszam już tutaj za tę ekspresję. Ze szkolnej rodem. Obiecuję, że już nie będę. Aha. Obskurne te łazienki, to wszystko, a to jest... No daje to klimatu, nie powiem, że nie. Dobra, tu zamknięte. Tam jakoś jasno. Zupełnie tak, jakby coś tam się fajczyło. Bo tak, tu się będzie fajczyć, no. Okej. Okay. Tutaj sobie sprawdźmy, nie... O, właśnie, w takich pomieszczeniach.
Halo! Dziękuję. W takich pomieszczeniach gospodarczych w tej grze zazwyczaj są właśnie jakieś fanty. Czytaj baterie. Tak naprawdę to jest oprócz tam informacji, tak? Confidential. To jest jedyna forma, nie wiem, rzeczy eksploatacyjnych do zebrania. Oj, widzę, że ten ogień sprawił, że mam 30 FPS. Nie, już mam 60. Dobra. Mam nadzieję, że u was będzie w porządku. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Ten ma włosy, zauważcie. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. You wonder if you can get out through the kitchen. No czy wiecie, tak naprawdę ja na miejscu tutaj kolegi po prostu bym przez to przeskoczył, albo nie wiem, lekko się odbił, nie, i pobiegł, ale dobrze, jeżeli chcemy zachować należytość przepisów BHP, to rzeczywiście włączmy tą pompę. Jest to jakiś pomysł, tak? Jest to jakiś pomysł. Może. No właśnie, w sumie to może to nagrajmy, nie? Przydałoby się. Już godzinę nagrywamy tutaj na tej tej. Nieźle. No tak, i tutaj będzie kolejna konfrontacja z Chrisem Walkerem. Już na samą myśl chce mi się zrzygać po prostu. Nie chcę na to patrzeć. Ale to tutaj powinien być chyba spokój w takim razie. Mogę tutaj. No, w miarę mogę. Bez Bravo 6 going dock. Proszę bardzo, czytamy. Jeśli widzisz nieistniejące rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Psychopatologicznej bliskości stresu. No tak. Czytaj, stać się następnym pacjentem. Po prostu. Tutaj jakiś kolo też nie wytrzymał. Albo ktoś mu pomógł nie wytrzymać, nie? Rozumiem, że tu baterii nie, nic z tych rzeczy. Ale i tak mamy dużo, słuchajcie, mamy 4 na 5, to jest naprawdę niezły wynik. Dobra. Tu się muszę mentalnie przygotować. Oczywiście, kurwa. Zawsze są dwa zawory. Co i tak zrobił? Ten puzon po prostu w tle jest wybitny. Można zaś, kurwa. Robimy wyjebondo, nie chce mi się. Dobra, no nie powinien mnie widzieć, nie? A idzie kurwa w zaparte, grubas. Co, ja przeładuję tą baterię od razu. Jest tam jeszcze? Jest. Teraz skręcił. Dobra. To trzeba zrobić na prosas. Czekaj. Nie tupaj tak, kurwa, Miles. Wiecie co, jeżeli on tu teraz jeszcze raz przyjdzie, tak, to zrobimy to w inny sposób.
Ja po prostu się skitram tam do szafuni. Poczekam, aż on przejdzie tu, gdzie teraz jest. No nie? Daj, bo jeszcze uważaj, bo mnie czujesz. W sensie, okej, okay, domyślam się, że nasz główny bohater się spocił, ale jest na nim tyle krwi, że wątpię, że to w ogóle czuć. Dobra. Jestem jeszcze, stoi. Stoi, jebaniec. Dobra. Przypał polega na tym, że ja nie widzę, czy on przeszedł. Na słuch musimy go zrobić. Jeszcze nie, chyba, jeszcze nie. Teraz jest jakoś na narożniku tym prawym. Nie wiem, mylące to jest. Dobra, chyba by przeszedł, wiecie? Oczywiście. Oczywiście, że nie przeszedł. Oczywiście, że teraz dopiero zawraca. No chodź. No chodź. Teraz jakby był przeszedł po prawej dosłownie. Jest na blisko. Kurwa, raz kozie śmierć. No kurwa. Jak ja mam go zrobić, ty no? No to po prostu, wiecie, tutaj my tak możemy długo i namiętnie, nie? Ale... Jego trasa zmienia się w zależności od tego, gdzie my jesteśmy. To jest pewne. To jest 100%. Teraz na przykład skurwiel jest bardzo blisko. Widzicie, on jest non stop w tym samym miejscu. Nie wiem, kurwa, może on nie słyszy po prostu i dlatego on idzie w takie miejsca. No bo to, patrzcie, to jest to samo, co on teraz robi, to jest to samo. Sorry, że ja tak, wiecie, trochę wydłużam temat, nie, ale... Nie, próbuję do tego podejść taktycznie, on non-stop na razie stoi w przejściu, w którym jest go, no, trudno wyminąć po prostu. Teraz w ogóle tutaj podlazł, nie dał mi pola manewru, no nie? Gdyby on chociaż skręcił do tej przepompowni tam, no nie? No, 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 skręć sobie. Nie, ja nie wiem, jak mam go zrobić, naprawdę. On się tutaj rozejrzy, po czym kurwa zacznie iść w moją stronę. Nie, nie, nie poszedł. Nie poszedł, chyba, patrz. No
Powiem wam szczerze, że nie widzę skurwysyna. A, widzę, widzę, widzę. To moja szansa w sumie. Czy ja to mogę wziąć? Dziękuję. Byłbym wdzięczny, dziękuję. A chuj ci w dupę, za daleko jesteś, kutasie. Nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. O, dzień dobry. Co tu się dzieje, słucham? Nie, ja dziękuję, wczoraj się kąpałem. Ej, wow, wow. Ludzie, jest incepcja, ja dzisiaj miałem sens, że się kąpałem we krwi. W sensie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Żadnych tutaj nekrofilii, tak? Okej? Po prostu, nie, to nie była krew. Nawet, tylko w jakimś czerwonym płynie. Mi się śniło, że dzisiaj byłem w takiej... W takiej niby wannie, tylko że dłużej. I właśnie była taka czerwona woda. Ciekawe, ciekawe. I chillowałem z kiepem w mordzie i monsterem. Coś pięknego. Red Italia. Dobra. Czy tam to się nagrało w ogóle? Tak. Nie. Tak, nie. Ten chory popierdoleniec obciął mi palce. Ni to urzędas, ni to prezesik. Chcę z powrotem swoje palce. Jedni chcą z powrotem swoje palce, inni chcą swoje pieniądze. Wiecie, no to jest... Wiele osób tutaj chce wiele rzeczy, po prostu. Dobra. To się udało. W ogóle to jest bardzo ładne ujęcie, no nie będzie dobra przebitka na materiał, jak już stąd wyjdziemy. No ile stąd wyjdziemy? Wash every little part. Who is it? Who looked at it? Dobra, teraz tak. Kajten Grubas, tam go nie ma. Na speedzie, jak myślicie, będzie adrenalina? Lubimy adrenalinę? Tak, będzie adrenalinka. Zapraszam pana. To się teraz chyba szło ten. Tak jest, moi drodzy państwo. Panu już podziękujemy. To na długo go nie zatrzyma oczywiście. Surprise, motherfucker. Spróbujemy w ten sposób. Ta, będzie wbijał. No skurwiel się nie poddaje, nie? On po prostu... Trening taktyczny w wojsku nauczył go jednego, ścigać skurwysynów do końca, tak? Wziął sobie to do serca, tak? On jest łowcą, nie zwierzyną. Tak szczerze, wolałbym, żeby on tu wszedł, bo... W ten sposób wiedziałbym, na czym stoję. Nie wszedłby tu, myślicie? To możliwe? No. Czy wiecie co, on po prostu może być kurwa sprytniejszy niż tam się wydaje. No, tam jesteś pizdo, dobra. To jest szybka akcja, tak? O! Dobra, tego się trochę przestraszę. Przemoczony, no tak, osiągnięty. Dobrze, dobrze, moi drodzy państwo, dobrze było, dobrze. Na początku trochę się z nim mocowaliśmy psychologicznie, tak? Była rozkminka. Dobra, trochę przylegowało. Mierzyliśmy się tak mniej więcej, mierzyliśmy swoje siły emocjonalne, kto tu jest. Braliśmy się na wyczekanie, tak? Ale dobrze, dobrze. Okazaliśmy się być cierpliwsi po prostu. W ten sposób udało się... Aaaa! Już, 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 przepraszam.
Okej? Zagadałem się. Sam się zagadałem, przepraszam państwa. Mój Boże, co się panu stało? Nie no, kurwa, no to jest jakiś pogrom, no po prostu. No, dzień dobry. Finger on the trigger. Słucham. Tak już, jak już wspominałem, jebać ten psychiatry. Przynajmniej nie straciłem wszystkich pasów, no tak. No tutaj Miles chciał, prawda, tak podkreślić, tak? Chciał tak podkreślić, że ogólnie jebać to miejsce, nie? Wiecie o co chodzi. No czekaj, to jak idzie się tam, to co jest tu? Dzień dobry. O, a tu żarcie może być, patrz, jakieś konserwy, tutaj jakiś bin, test. Nie wiem co tam pisało tak naprawdę. Whatever guys, whatever. Dobra, tu zakładam dokładnie zamknięte, dobra. Tutaj, no tutaj względnie spokój. No tak, świetnie. Nie wiem, może jakaś bateryjka, ale nie. Zresztą widzę, że dobrze się trzymamy z tymi bateriami. 4 cały czas mamy. Może świetne dźwięki potępieńcze się stamtąd wydobywają. Na pewno będę chciał tam pójść. Czy inna sprawa, że będę musiał, no. Dobra, o, MK Ultra, o tym sobie poczytajmy. Indukcja snu. No to są takie ważne przedmioty. Takie ważne kurwa, co za ścina. Ważne przedmioty dyskusji, chciałem powiedzieć, tutaj są dotyczące właśnie tych zmian nastrojów, MK Ultra, takich rzeczy. Moi drodzy państwo, no nic, ja dziękuję państwu bardzo serdecznie w obecnej sytuacji. Już w następnym odcinku wyjdziemy sobie, zaczerpniemy troszeczkę świeżego powietrza. I wygląda na to, że się trochę zmoczymy, bo deszcz na kurwia nieźle, no? Mastersu 15 do was mówił, w ogóle burza tam, Widzimy się w następnym. Do zobaczenia, trzymajcie się, yo!